Hejka, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z The Last of Us. Sorry od razu za te poprzednie odcinki, które niestety, ale nie zauważyłem, że moje audio niestety to jakoś tak źle było ustawione. Z dialogami polskimi w grach Sony, szczególnie od gier, które wyprodukowane są na konsole Sony, to mamy ten taki delikatny problem, że nie wiadomo, jak ustawić te audio. Mam nadzieję, że teraz te audio będzie spoko, ale zobaczymy, czy na dłuższą metę ono da się tutaj użytkować, czy nie będzie trzeba sterować tym audio raz tak, raz tak. Mamy tutaj, jak widzieliście w poprzednim odcinku, bo to jest już czwarty odcinek, dajcie łapkę w górę, jak już możecie zauważyć, dongle wam pewnie wyskoczył, więc taka informacja wam się pojawiła. Łapka, subik i dzwoneczek mile widziany, więc dziękuję wam bardzo serdecznie. Dodatkowo zachęcam was też... Jakiś kabel. Pomóż mi. Okej. Lepiej mieć troszkę zbyt głośno, niż nie mieć wcale chyba tego głosu. Bo powinien być spoko ten audio. Nie, to nie tak? Może ja to zrobię. Dam radę. Dobra, teraz czekajcie. Chcę się skupić w ogóle, gdzie to trzeba... dupnąć. Trzeba dupnąć, tak? Za ten węgiel. No leć! No jasne. No i powinno być okej, okay, tylko czy ja muszę to trzymać? Okej, wystarczy. No to wchodzę. Okej, powinno być okej, to audio. To można szybciej. Nie powinno być tak głośno to audio też. Ciężko jest ustawić to audio, tak jak mówię, polskie dialogi, polskie audio. Będziesz uważać! Nieźle wieje! Czasami są przeciwne i muszę wam się przyznać do tego, że jak lubię polskie dialogi, tak do nagrywania polskie dialogi w grach to jest tragedia. Tutaj! O, koniusze! Ale to krwi, musiałem coś ich zaatakować. Jak wam się w ogóle podoba serial teraz do was? Kolejne odcinki już leciały. Jak to nagrywam, to jest dopiero drugi. No doprowadź! Dla mnie świetny serial, tylko że niektórzy się przyczepili, że fabuła się ciągnie. Moim zdaniem to fabuła jest bardzo, bardzo dobra, nie ma co się do niej czepiać i takie w grze jest to podzielone na takie rozdziały, więc kto nie grał w grę, to raczej nie ogarnie tego. Ej, daleko jeszcze? Kilka minut! Okej! Okay. No, tutaj moim zdaniem bardzo fajna gra, bardzo fajne, tu przemyślane wszystko jest. I też bardzo dobry serial, wszystko tam jest zrobione na wysokim poziomie, więc zobaczymy, jak będą kolejne odcinki, czy nie okaże się, że na przykład kolejny odcinek będzie coś miał mech. Zawracamy? Ale na chwilę obecną ja się jaram niesamowicie. Wiem, maleńka, wiem, jedź dalej. Jedź. Mój koń nie trepta szybciej. Dina? To ja robię nie tak. Dina zgubiliśmy. Dina! Tak, stop, powinniśmy się zatrzymać. Ale niestety nie. Dina! Halo? Ja Dina, gdzie jesteś? Mam ślady jakieś, świeże ślady, ale to w sumie nasze ślady. Zobaczmy, gdzie jest Dina. Ona poszła raczej... Dina! Tamty. Nie mogę iść tędy, bo mi koń tędy nie idzie, ale tędy jak najbardziej. Wiecie, mamy taką konkretną... Mamy taką konkretną śnieżycę, więc ślady szybko się zapogacają. Chodź tutaj! Okej, po raz pierwszy widzimy, że możemy koniem tutaj wejść. Byłaś tu? Przejeżdżałam obok. Nie byłam w środku.
No dobra, rozejrzyjmy się lepiej. Okej, okay, mieliśmy taką chwilową, krótką jakby cutscenkę. Musimy się tutaj rozejrzeć, sprawdzić, czy tutaj nie ma zarażonych. Jeżeli są, no to wiadomo, killing i tak. Patrol, więc nic tutaj nadzwyczajnego, nic takiego. Wow, tutaj się nie dowiemy, więc nie poprze nam to, nie popcha nam to żadnej ciekawszej historii, co może się wydarzyć na patrolu. Zamknięte ten zombiak więcej po prostu. Coś tam jest. Chyba widzę łóżko. Może ktoś tu mieszka. Widzisz inne wejście? Czy nazwanie tego zombiakami jest dobrą opcją? Ja bym tego nie nazwał zombiakami. Bo to są jednak grzyby, tak? Grzyby opanowały chyba świat. Nikogo tu dawno nie było. Grzyby opanowały nam tutaj całą krainę, cały świat. No i tutaj wiecie, to one przejęte są przez grzyby, te ludzie. Więc tutaj nazwanie zombiakami to raczej nie ten klimat, nie ten świat. To jest takie trochę może dziwne z jednej strony, ale z drugiej, no wiecie. Muszę zobaczyć, co tam jest. Beto. No dobra. A co my tu mamy? O! Rzeczy warsztatowe nam się przydadzą. Dobrze, że teraz nie musimy mieć takowych stołów warsztatowych. W pierwszej części, no, stoły warsztatowe były super. Ale po co to przede mną chował? Bardzo na razie jest taka inna gra. W sensie takim, że pierwsza część, no to wiadomo, że na początku tak się średnio działo. Później się to rozkręciło. Zobaczymy, jak tutaj. Co to jest? Obracaj. Na pewno dom Eugene'a. Obróć. Co mamy tutaj? Świetliki. Służył Stomin. Okej. Okay. Nie wiedziałam. No. Odwalali różne chore akcje. Na przykład. Tommy był świetlikiem, czyli mówił, że wysadził Joela w denwerskiej strefie. Zginęło trzech żołnierzy i dwóch cywili. Jezu. Co to mamy? Dziennik. Mówił też, że. A zobaczmy sobie do tego dziennika z jednej strony. Torturowali jakąś szychę z Fedra. Czytaj. Nie wiem. Inna spytała się. Dobra, to. Zdziwiłabyś się. Jak to? On i Joel. Robili różne rzeczy, żeby przetrwać. Okej. Okay. Joel nigdy nie był za świetlikami, to jest to, że... Joel nigdy... Nawet wiemy z pierwszej części, czy teraz z serialu, że wiemy, że Joel, no... dosyć tak specyficznie podchodził do świetlików, bo świetliki to nie była jego... no, ktoś, co by się z nimi zaprzyjaźnił. Co tu mamy? Boże... To Tommy i Eugene. Ale z nich dzieciaki. On był świetlikami za czasów Tommy. Zobaczymy zresztą, może później coś się nam tutaj... Światła, grzejniki... Musi być tu gdzieś jakiś agregat. Bierzemy tutaj sobie... Kolejne rzeczy do naszego czegoś przerobienia. Nie wiemy jeszcze, co będziemy tutaj robić. Bo na razie mamy za mało materiałów. Teraz kolejny jakiś list. Karteczka. Co tu jest? Błagam cię, wróć do domu. Świetliki chcą zbawić świat. Zostawił rodzinę i dołączył do świetlików. Nieźle. Pozwól im na to. Niech dopadną żołnierzy i polityków. Niech stworzą szczepionkę, która ocali ludzkość. Może pewnego dnia ich fantazje staną się rzeczywistością. Do tego czasu muszę przede wszystkim myśleć o swojej, o naszej córce. Świetliki poradzą sobie bez ciebie. Nasza córka nie. Ciągle mnie pyta, kiedy wrócisz do domu. Nie mogę jej dłużej okłamywać. Tęsknię za tobą, ale nie wiem, ile jeszcze zniosę. Wróć do domu, proszę. Kocham cię, Clary. Clarie. Clary. Eugenie. Błagam cię, wróć do domu, czyli... Engine? Jak oni tam niego mówili? Tutaj się nie dostaniemy, to już wiemy. Mam agregat. Ten agregat będzie podejrzany, bo ktoś czuje, że ten agregat... Jest inna mechanika, jeżeli chodzi o... odpalanie czegokolwiek. Tam musieliśmy w odpowiednim momencie klikać różne przyciski.
tym sprzętem. A tutaj już nie. Tutaj musimy na przykład trójkąt tylko naciskać tak w odpowiednim momencie. No i teraz, no jednak mówiłem, że nie ma tutaj, ale jednak są, tak, ulepszenia. Co możemy ulepszyć tutaj? Sprawdźmy. Szybkostrzelność możemy ulepszyć, czy mamy? Mamy. Możemy stabilność, czyli chwyt pistoletu zmienić. Na przykład odrzut, że będzie 20% celniej, ale minus 35% odrzutu. I pojemność magazynka. Na chwilę obecną chciałbym to zrobić. Nam się przyda, bez problemu to nam się przyda. I zdobyliśmy trofeum majsterka. Ona to sobie przy okazji wyczyści tą broń. Oliwii nasmaruje. Czy możemy jeszcze? Tak, jest okej. Dobra robota. No nie ma, nie możemy tutaj, tym bardziej nie możemy. Zobaczmy jeszcze ulepszenia. Jeszcze połóżmy to na stół, bo ja... Mi się wydaje, że pojemność, tak. Nie możemy pojemności. 50, 30, 50. Tutaj możemy szybko strzelność. To już mieliśmy. No, nic już chyba nie ulepszymy. Ale zobaczmy, co tutaj jeszcze byśmy mogli teoretycznie ulepszyć. Tutaj stabilność, pojemność. Tutaj akurat drogo, bo 50. Luneta razy 6 to 80. To nam się może przydać. I to w późniejszym etapie. I tak będzie trzeba zrobić to. Obrażenia. No to plus 25% obrażeń, bardzo dobra opcja, no ale niestety aż 100 tych śrubek musimy znaleźć warsztatowych, więc no niestety tutaj na chwilę obecną nic nie zrobimy. No to idziemy dalej, idziemy coś tutaj znaleźć innego. Idziemy do naszej Diny, ty mogłabyś schować tę broń w sumie. No, cześć. I zobaczymy... Ej, patrz na podłogę, tu jest sporo rzeczy. Widzisz jakieś zejście? Jakbyśmy tu... Nie tutaj. ...rozebrali tą podłogę... ...to nam to nic nie da. Że zapalimy latarkę. Musimy znaleźć zejście. I zobaczycie, że jak znaleźć zejście, to będzie super. Bo tutaj mamy to, że podłoga nam się... Zobaczcie. Tutaj mamy takie nierówne deski, a tu... Już nie mamy takich prześwitów, jeżeli chodzi o dół. Więc może być tak. Teraz zobaczymy zresztą. Halo? Broń. I ja mogę to strzelić. Bierzemy broń. No nie mogę strzelić. Załadować i to tyle jest. No świetnie, świetnie. Ja myślałem, że będziemy mogli w to strzelić i będzie problem rozwiązany. Ale nie, my musimy ścieżkę inną znaleźć. Ścieżkę, która nie jest łatwa. Ścieżkę, która jest znajdziecie zagmatwana. Tutaj coś mamy. Oczywiście. Jak żeby inaczej. Aha, przytrzymujemy. Ja się nie mogę do tego sterowania przyzwyczaić, bo całkowicie inne sterowanie było w pierwszej części. To na pewno pokój do seksu. Dlatego ci o nim nie powiedział. Ucieszyłabym się, gdyby to był pokój do seksu. Był taki samotny. Nawiązanie do Greya? Przecież to jest nawiązanie do Greya. Ja nie widziałem tego szajsu, bo ten film jest dziadowski. To ona zielska. Taka jest moja opinia. O, ile tutaj nielegalnych ziółek. Ale nielegalna produkcja była. Palenia. Coś tu mamy. Czy coś tu znajdziemy takiego? O. Roślinka. Maria dostałaby korby, gdyby to zobaczyła. Jak on to w ogóle ogarnął? Musiało zająć wieki. Szkoda, że mi o tym nie powiedział. Ja się cały czas zastanawiam, skąd oni mają te rośliny, skąd oni to mają wszystko, leki i tak dalej, tak? Było napaść, raptowna pandemia,
I to się wszystko rozwijało. Ja rozumiem, że byli bezmózgowcy, czyli to jest wszyscy zarażeni tym wirusem i byli tacy, którzy... O, już gotowy produkt. O, nieźle. Nada się jeszcze? A zielsko się psuje? Dowiemy się. Eli, zajara? Możesz mordę. Nie, dam radę. Kurwa. Daj mi to. No tak. Eli, nie ma siły. Ja bym to rozwalił i tyle. Dobra. To... Ta. O, pieprzyć to. Do reszty cię pojebało? Robiła to, co ja bym zrobił w pierwszej kolejności. I tak to nikt nie przyjdzie i tak to nic nie sprawdzi. Pachnie dobrze. Eli jaka doświadczona. W pierwszej wersji Eli no była znaczy... buntowniczką, to nie ukrywajmy, ale aż takich jazd to nie miała. Trochę czasu, nie? Jesteśmy uziemione. I to w sumie na zwiastunach, o ile dobrze pamiętam, to to na tym była kontrowersja i na tym, że ona zrobili z niej lesbijkę. Mogę to była taka spytać? Kontrowersja. Nie wiem, możesz? W skali od 1 do 10. Eli jest taka buntowniczka, ale taka za bardzo buntowniczka. Gdzie z jeden strony. To totalny syf? A 10 rozwala ci mózg. Jak oceniasz nasz wczorajszy pocałunek? Czemu wciąż o tym rozmawiamy? Mówiłeś, że to błąd. Tak powiedziałam? Co ty robisz? Chciałam, żebyś oceniła pocałunek. Nie wiem. Ja dałabym 6. 6? Wow, no. Solidna 6. Okej. Okay. Było tam sporo ludzi. Tak, ale 6. Tak. Co? Naprawdę chcę wiedzieć, jak go oceniasz. Nie sądzę. Jesteś niemożliwa. A ty to niby co? Mam ochotę wyjść z powrotem na tę śnieżycę. Nikt cię nie powstrzymuje. Grubo, bo nie spodziewałbym się po tym, że jeszcze raz ujrzymy to, co widzieliśmy. Nie oceniam, ale też, no wiecie jak to jest z tym. Jest to dosyć kontrowersyjna sytuacja. I teraz znowu jesteśmy Abby. Okej. Okay. I Abby jest specyficzną osobą, w której szczerze mówiąc... Zaraz. Powiem tak. Uduj ściana. Ty biegniesz, nie wiem, przed siebie. Jakby ktoś mnie pytał, gdzie biegnie, to przed siebie. I tu przez ten czas.
Nie wiem, czy ja dobrze biegnę, czy to jest jakoś skryptowany ten bieg. Pewnie tak, ale no, wiecie. Jo, plus ile ich tu jest. Nie wiem, czy tędy, czy tędy, czy tędy, którędy, nie wiem, którędy to biec, tak szczerze mówiąc. Czy ja dobrze biegnę? O, dupę, nie wiem. Między nami to ja nie wiem, którędy tutaj biec. Może wyjdźmy tyłem. Spróbujmy dostać się. Okej, mam coś. Mam coś do samoobrony. Musimy wszystkich ostrzec. I wrócić. Musimy biegać! Drzwi! O mordę! To jest pyszne. Tylko wytrzymałość tego jest. Przez te drzwi, szybko! Szybko! Biegnę? Szepie, biegnę. Zamień. O, zamień. Koel! Ratuj mnie! Hej. To nie jest najlepsze to, przynajmniej darmowa. Ma swoją wytrzymałość, może w późniejszym czasie. Nie wiem czemu, to mi przypomina trochę Eli. Broń Eli w pierwszej części. Też mogła podnosić tam, takie niestety. Tamtędy uciekniemy. Widzisz tam jakieś wejście? No, oni ją uratują. Ej, młoda! Pomóż nam z tym! Już idę. Nie panikuj. Fajnie by było, bo po to się jest ten touchpad, nie? Dobra, teraz tam się ucho. Yeah.
zachowały się. Dziewczyno, ocalą cię! Kieruj się do drzwi! Kieruję! Wtedy ruchy! Oh yeah, baby! Hej, jestem Tommy, a to Joel. A ty jesteś? Abby. Abby, trzymasz się? To nie wytrzyma. Musimy wracać. Przecież nie dojedziemy aż do czasu. Musimy się zabarykadować. Tommy, nie możemy tu zostać! Oni nie dadzą rady tak daleko. No, mam przyjaciół. Są w posiadłości na północ stąd. Jest ogrodzona. Cały teren pod kontrolą. Posiadłość Wolmin. Może się udać. Dobra. Otworzę drzwi. Okej. Pojedziesz ze mną. Chodź. No chodź! Ata? Miałam 12 lat i znalazłam deskorolkę. O. Więc próbowałam na nią wejść. A ona uciekła mi spod nóg. Chwila, to skąd ta blizna? Nadziałam się na nóż. Okej. Okay. Oparzenie. To moja sprawka. Jak to? Chciałam zagryźć bliznę. Po ugryzieniu. Gdy miałam 14 lat, ugryzł mnie zarażony i wiesz, najwyraźniej jestem odporna, więc zrobiła mi się pojebana blizna w kształcie zębów i pęcherzy i... Au! Pierdol się! Co? Ej! Opowiedziałam ci prawdziwą historię. Moja też była prawdziwa. Mam cię ugryźć? Co? Słyszałaś? Jessie? Zostań tam, dobra? Możesz tam zaczekać? Co ty, odwróć się, co ty wyprawiasz? Ja sobie robisz. Powinnaś być na patrolu. Jasne, w taką śnieżycę. To zioło? Co tu robisz? Ludzie na ciebie liczą, rozumiesz? Wiele od nas zależy. To czemu ty nie stoisz na warcie, co? Bo Tommy i Joel się nie pojawili. Jak to? Godzinę na nich czekaliśmy. Szukałem ich koni, gdy zobaczyłem światła. Może wrócili prosto do miasta? Bez zastępstwa? Nie ma opcji. Jaką część ich obszaru sprawdziłeś? Niewielką. Rozdzielmy się. Ruszymy z różnych stron. Ogarniemy cały teren w parę godzin. Nie możesz jechać sama. Kto wie, na co trafimy? Właśnie, a jeśli potrzebują pomocy? Okej, okay, pojadę na zachód. Dina weźmie południe, a ty wschód. Ale bądźcie ostrożne, co? Tak.
Jezu, jakich palą. Nie wiem, czy na cutscenkach miałem się nie odzywać, ale to, co się tutaj dzieje, to jest niesamowite. Jak jeżeli będzie drugi sezon na podstawie tej gry, to ja nie wiem, co będzie. To będzie miodny serial, ale z jednej strony będzie kontrowersji sporo. Wiecie, jak to zawsze z nowościami, których ludzie nie chcą widzieć. Więc będzie tutaj kontrowersji. Tak samo jak jest w grze i tak jak było ze zwiastunami kontrowersyjnymi, tak jak było tutaj z tym. Jest długo filmów, więc sorry, że ten odcinek może będzie troszkę dłuższy, ale wiecie. Dobrze. Dzięki. Tak. Możemy pogadać? Chcesz zdjąć te siodła? Nie, nie ma potrzeby. Przeczekamy tylko burzę i zginiemy. Macie tu jakieś szczotki albo ręczniki? Miałaś ogromne szczęście. Żebyś wiedział. A, macie tu prąd. Gdzie ty kurwa byłaś? Z panelą słonecznym na dachu. Kim są ci ludzie? Długo tu jesteście? Od wczoraj? Wczoraj. Tak. Co tu właściwie robicie? Jesteśmy przejazdem. Naprawdę to oni nie chcą powiedzieć, co oni tutaj owszem, robią. Kilka nikt godzin się nie dowiedział, co robią. Może powinniście pojechać z nami, uzupełnić zapasy. Dzięki. Jestem Mel. Tommy. A to mój brat. Joel. Mam wrażenie, że o nas słyszeliście. Bo słyszeli. Jak? Zemdlał. Dać go pod ścianę. Co tu się zaczęło? Tommy! Puśćcie mnie! Puśćcie! Oni dupę uratowali, a oni ich tak potraktowali? Bożeż mordę. Dlaczego? Puta madre! Joel Miller. No i? Co się rozwinie tutaj? Kim jesteś? Zgadnij. Się odwaliło w tym momencie. Dużo jest cutscenek na chwilę obecną. I długie. Po prostu sprzedaj mi już tę swoją gadkę. I to skończmy. Załóż mu opaskę. Szybko. Nie wiem w ogóle, co tutaj się odwaliło. Ja wiem, że ona chciała napaść na ich tą osadę, wioskę, krętwie, jak to nazwać. Nie ruszaj się, kurwa. Ja pierdolę. Ostrzeliła, że... Nogę. Z drogi. Ale wytłumaczy, kim ona tak naprawdę jest? Ty durny staruchu. Ale ja tego nie rozumiem. Zabiją Joela? To było w zwiastunach taki motyw, wiecie, że niby on idzie, a Ellie w ogóle nie rozumie tego, nie widzi go jakby. Było dużo kontrowersji, dużo pytań, czy Joel w ogóle żyje, jeżeli chodzi o zwiastuny. Nie spoilerowałem sobie, więc ja się zastanawiam tak na serio, nie tak, że do filmu. Bo ja nigdy tego nie oglądałem, zwiastunów. Zwiastuny tak, ale nigdy nie widziałem żadnego gameplayu. No i to tyle, bo żeby nie przedłużać, to już gramy. Więc ja tu sobie w tym momencie zapisuję. I widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to subskrypcja. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, łapka w górę i subik. Łapka w górę i
subik z dzwoneczkiem, może być komentarz, obojętnie jaki, statystyczny, nawet komentarz, będzie mi bardzo miło. I zobaczymy się już w kolejnym odcinku z The Last of Us Part 2. Zapraszam Was na Ideaciti Capsule, na Patronite'a, wszystkie linki macie w opisie na dole. Jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania, to zapraszam na Discorda. Tam również pojawiają się informacje na temat nowych filmów. Pojawiają się też różne inne, ale tam jestem ja, więc możecie mnie o coś zapytać, jeżeli macie jakiekolwiek pytania. Zapraszam Was na mojego TikToka i żeby tego nie przedłużać, widzimy się w kolejnym odcinku i do zobaczenia. Hejka, cześć!